Dyrta Łosiewicz, to jest telewizja w Polsce.pl i gorące pytanie. Witam państwa bardzo serdecznie po przerwie. Jak mówiłam, wracamy do szkoły, a już nieco z innym tematem. Koronawirusa zostawiamy za nami, natomiast zajmiemy się edukacją seksualną i tym, czy polska szkoła potrafi uczyć o seksie. A ze mną na łączach pani Teresa Król, najkrócej współtwórczyni zajęć w UDŻ tak naprawdę. Witam serdecznie. A ten temat wywołuje z dwóch powodów. Pierwszy jest taki, że trwają właśnie w licznych placówkach edukacyjnych liczne zebrania rodziców. Rodzice podpisują setki różnych zgód, między innymi zgodę na to, czy brać udział w zajęciach w UDŻ. Więc mam nadzieję, że tutaj pomożemy państwu podjąć decyzję. Ale inna sprawa to jest rząd Szwecji, który właśnie, proszę państwa, zdecydował o włączeniu obowiązkowych zajęć z edukacji seksualnej w programie studiów pedagogicznych na szwedzkich uniwersytetach. Dzięki tej zmianie w programach nauczania przyszli nauczyciele, w tym nauczyciele szkół podstawowych, będą mogli wykładać nowy przedmiot nazwany seks i związki. O tym wszystkim pisał ostatnio portal rp.pl. Szwedzkie media alarmowały, proszę państwa, że coraz więcej młodych ludzi jest zmuszanych do ostrego seksu przez partnerów. Sprawę nagłośniła położna Katarina Svensson, która w mediach społecznościowych opisała, jak do kliniki, w której pracuje, trafiła młoda dziewczyna z urazami doznanymi w wyniku stosunku seksualnego. Pojawiła się taka w rozmowie ze szwedzką telewizją. Minister wyższej edukacji Matilda Ernkrans stwierdziła, że młodzi ludzie powinni uzyskać rozsądny i pozytywny obraz seksu. Jest to temat o tyle ciekawy, że Szwecja od kilkudziesięciu lat prowadzi edukację seksualną typu B, promuje permisywizm seksualny. W polskich szkołach mamy edukację seksualną typu A. Pani Tereso, ja mam w związku z tym pytanie, czy to, co teraz dzieje się w Szwecji, czy to może być wynik tej edukacji, którą od wielu dziesięcioleci prowadzona jest w szwedzkich szkołach? Ja myślę, że na pewno tak, ale jeśli można, to troszeczkę wcześniej sprostowanie małe, dobrze? Jeśli można, do naszej polskiej rzeczywistości. Otóż rodzice nie muszą podpisywać zgody na uczestnictwo dziecka w zajęciach. Tak było kiedyś na samym początku, rzeczywiście przez pierwszych kilka lat. Natomiast w tej chwili, w sytuacji, kiedy rodzic zdecyduje, że nie chce, żeby to dziecko było szkolone w szkole, żeby rzeczywiście było tylko poddane edukacji domowej w tym względzie, że rodzic sobie deklaruje, że sam sobie potrafi, prawda, dziecko wychować również w kierunku seksualności, to wtedy pisze rezygnację i przedstawia ją dyrektorowi. W związku z powyższym jakby jest ułatwienie startu dla nauczyciela, bo zakłada się, że nasza edukacja jest wspierająca rodzinę, zresztą myślę, że będzie jeszcze okazja ku temu, żeby to dopowiedzieć. I w związku z tym nie ma jakby obligacji do pisania jakby deklaracji na zgodę. Nie, ja dostałam karteczkę na zebraniu, wyrażam zgodę lub nie wyrażam zgody. No więc w tym pakiecie licznych zgód, które musi podpisać rodzic na mierzenie gorączki, na badanie przez pielęgniarkę, mnóstwo innych rzeczy, była także osobna karteczka dotycząca zajęć z WDŻ-u, więc jest to także osobna forma deklaracji. Ale pokrótce, tylko wróćmy do tej Szwecji, bo chciałabym wyjaśnić, czy to jednak nie jest tak, że teraz Szwedzi muszą wypić piwo, którego sami sobie naważyli, i zaraz przejdziemy do Polski. Tak, oczywiście. W Szwecji już 65 lat, czyli od roku 1955 jest edukacja seksualna i te zajęcia są obligatoryjne i one są jakby w kierunku promocji tak zwanego bezpiecznego seksu. Ten seks ma być przyjemny i bezpieczny. Okazuje się, że nie jest bezpieczny, bo staje się coraz bardziej brutalny. Mało tego, zdecydowanie wcześniej tam inicjuje młodzież i więcej tej młodzieży
młodzieży inicjuje seksualnie, mniej więcej na 100 nastolatków, około 10 nastolatków, jeśli chodzi o chłopców, dziewczynek troszeczkę mniej, ale zdecydowanie przeważa jakby tutaj liczba inicjujących seksualnie. Te dzieci im młodsze, im właśnie mniej, że tak powiem, chronione, no to tym bardziej narażone na tego typu ekscesy, o których tutaj przed chwilą pani redaktor przeczytała. To przypomnijmy sobie w takim razie, czymże jest ów WDŻ, którego polskie szkoły uczą od 21 czy 22 lat. Zobaczmy materiał. Polska szkoła od ponad 20 lat realizuje zajęcia wychowanie do życia w rodzinie. Wspiera więc rodziców w ich roli wychowawczej. Uczniowie otrzymują nie tylko wiedzę z zakresu biologii, ale uczą się też o właściwych relacjach w rodzinie, o przyjaźni i zakochaniu. Lekcje wychowania do życia w rodzinie uwrażliwiają dzieci na zagrożenia takie jak pedofilia, cyberprzemoc, sexting. Zajęcia spełniają też ważną rolę profilaktyczną. Wychowują do abstynencji seksualnej w okresie dorastania oraz zmniejszają ryzyko chorób przenoszonych drogą płciową i ciąż nieletnich. Uczą, jak założyć rodzinę. Więcej na www.rodzina.tv. No właśnie, to było takie pokrótce przypomnienie i wracamy do pani Teresy Król. Ja tylko przypomnę, że niemal rok temu Parlament Europejski domagał się od Polski wprowadzenia do szkół kompleksowej edukacji seksualnej, ale mając na myśli kompleksowa edukacja seksualna, myślał o tej edukacji seksualnej typu B, zresztą to było tam wpisane w preambule tejże uchwały. Często polscy celebryci, którzy biorą udział w różnych akcjach, mówią, że no, bo polska szkoła nie uczy o seksie, dzieci są niewyedukowane. Jak pani się ustosunkuje do takich zarzutów? No niestety, te zarzuty są bardzo mocne i bardzo szeroko proponowane przez głównie właśnie celebrytów, przez media społecznościowe i niestety skutek jest taki, że wielu rodziców właśnie obawia się, że ich dziecko będzie źle nauczane, że nieprawidłowo, że zupełnie nienowocześnie, a szkoda wielka. Ci, którzy rzeczywiście posyłają dzieci i ci, którzy poznają dobrze nauczyciela i co ciekawe, w mniejszych miejscowościach, właśnie tam, gdzie zwykle zna się dobrze swoje środowisko i powierza się dziecko konkretnemu nauczycielowi, nie ma tych obaw i tam rzeczywiście z całą satysfakcją uczą nauczyciele. Natomiast w wielkomiejskim środowisku często na skutek dużej anonimowości z obaw rodziców te dzieci są zabierane. Oczywiście po to są spotkania, też myślę rozporządzenia MEN-owskiego, powinny być teraz organizowane, także dziękuję pani redaktor bardzo, że przywołała tę sprawę jako właśnie bardzo aktualną. W tej chwili rozstrzygają się losy. Losy tego, czy dziecko rzeczywiście będzie przygotowane, czy będzie miało okazję porozmawiać o dojrzewaniu, o problemach z tym okresem związanych, o relacjach w rodzinie, o kontaktach z rówieśnikami, o rozwoju miłości, o zakochaniu i tak dalej. To są lekcje bardzo ciekawe i bardzo przyjazne. I zwykle uczniowie nawet się dopytują, kiedy będą następne, a jak się kończą w pierwszym semestrze, pytają, a dlaczego nie w drugim? Niestety tylko jeden semestr w każdym roku jest poświęcony tym zajęciom. Czyli te zajęcia są satysfakcjonujące dla obu stron, zarówno dla nauczyciela, bo ci, którzy już tak zwanego bakcyla połkną, to oni bardzo chętnie uczą. Ale oczywiście to musi być nauczyciel z powołaniem, który rzeczywiście czuje te sprawy, kocha dzieci, umie im pomóc i to uczniowie, to jest taka jakby relacja zwrotna, oni to świetnie wyczuwają i uczniowie wtedy przychodzą, radzą się, nawet po lekcjach, proszą o spotkania, zwierzają się. Taka pomoc jest niezwykle potrzebna. Często nawet nie pedagog szkolny, tylko nauczyciel WDŻ, tu jest tym pierwszym jakby powiernikiem tutaj. I jeśli nauczyciel rzeczywiście postawi się w roli wspierającego rodziców, może naprawdę odegrać bardzo, bardzo dobrą i poważną pracę i jednocześnie rolę. Myślę, że niebagatelną rolę. Potem te dzieci bardzo wspominają, to wiem ze wspomnień moich byłych uczniów, którzy mówią, ja już nic nie pamiętam z fizyki, żadnego wzoru, ale te lekcje świetnie, o ten przykład, o którym pani mówiła, o oknach, ja mówię, o jakich oknach, więc przypominają to. Więc oni po prostu nie tylko pamiętają, ale to potem przywołują w życiu. To im się bardzo po prostu przydaje. No pod warunkiem, że trafią nauczyciela, który nie będzie stwarzał jakiegoś takiego, nie będzie się kierował sztucznym wstydem, nie będzie budował jakiejś takiej sztucznej bariery i nie będzie komplikował spraw, o których można mówić prosto, jasno
pięknie i mądrze. Ja myślę, że to jest mit urabiany właśnie przez celebrytów, przez niektóre stowarzyszenia, nie chcę tu już wymieniać konkretnie. Ten mit krąży właśnie, jest ukłuty, zupełnie niesprawiedliwy. Naprawdę nauczyciele polscy, ja szkolę nauczycieli od lat 20 i wiem, że ci nauczyciele naprawdę są z pełnym oddaniem, ofiarnością. Zdarzają się tacy, którzy rzeczywiście nie powinni stanąć przed klasą i uczyć tego przedmiotu. Owszem, zdarzają się, ale oni to powinni wyczuć. Zresztą to jest selekcja naturalna, potem dzieci jakby nie chcą chodzić na te zajęcia do tego nauczyciela i rzeczywiście tak się często dzieje, że ten nauczyciel rezygnuje. Natomiast po prostu rezygnuje z prowadzenia zajęć, bo czuje, że on tu nie sprosta. Ale myślę, że 90% nauczycieli naprawdę robi to z oddaniem i robi to świetnie, bez żenady, bez czerwienienia się, bez obaw, że słowo prezerwatywa nie przejdzie mu przez gardło. To jest nieprawda. To są właśnie urobione, fałszywe mity po to, żeby zaszkodzić, żeby te dzieci... A jeśli będzie luka, powstaje luka, bo ten przedmiot nie będzie realizowany w szkole, dlatego że właśnie rodzice nie posyłają dzieci, to wtedy mają jakby wejście, pole do popisu. Edukatorzy seksualni, bo mówią, że dzieci polskie nie mają seksu, nie mają edukacji, nie trzeba po prostu sprostać temu zadaniu. Więc niestety tu jakby wiesz znakomicie tamta strona, jak sobie to pole urobić, prawda? Przez te fałszywe, mityczne, nieprawdziwe przekazy. No właśnie, mówimy o tych fałszywych, nieprawdziwych przekazach. Często więc słyszymy od zwolenników edukacji seksualnej typu B, że dzieci, które tej edukacji nie mają, nie znają, nie umieją na przykład zapobiegać ciąży, czyli mamy więcej niechcianych ciąż na przykład. Tymczasem jednak dane z państw Europy Zachodniej, które mają tę edukację seksualną typu B, są zupełnie inne niż te dane, które mamy w Polsce, bo okazuje się, że to w Polsce jest mniej niechcianych ciąż, nie mówiąc już o aborcjach wśród nastolatek. Tak, tutaj może przywołam właśnie najnowsze dane z Eurostatu, troszeczkę cyfr. Okazuje się, że w Polsce na 1000 żywo urodzonych dzieci przez w wieku 15-19 lat jest tylko 1,8% aborcji, czyli niecałe dwie aborcji. Proszę państwa, w Szwecji na 1000 urodzonych dzieci przez nastolatki jest 3035. Czyli jakbyśmy policzyli, bo potem globalnie to wychodzi, że na 8000 aborcji jest w Szwecji na 1000 żywo urodzonych. To jest niesamowita cyfra. To jest tak naprawdę skutek tego rozbudzenia dzieciaków w dość wczesnym wieku i tego przekonania, że mi się wszystko należy, wszystko wolno, nie ma granic, rób ta co chce. Ta tak naprawdę proszę porównać jeszcze na koniec może ten model A edukacji seksualnej typu A i tej edukacji seksualnej typu B, który dominuje w większości państw Europy Zachodniej. Informacja w edukacji seksualnej typu B często się tylko ogranicza do tego, żeby właśnie powiedzieć o sferach erogennych, o sprawie tak zwanego zabezpieczenia się, tak jakby, prawda, seks był czymś złym, prawda, nieprzychylnym, nieprzystępnym, prawda, niekorzystnym, prawda, trzeba się koniecznie bać i zabezpieczać, więc to jest takie jakby technicyzacja. Następnie instruktaż, konkretny instruktaż i permisywizm seksualny, czyli kładzenie tylko na użycie. I proszę zobaczyć, to dziecko kilkunastoletnie, o którym pani tu na początku mówiła, prawda, tej dziewczynce poranionej, prawdopodobnie ona nie jest w stanie, jeszcze nie dojrzało do tego, żeby przeżywać w pełni, prawda, stosunek seksualny. Ono to musi się wiadomo wiązać z miłością, szczególnie u dziewczynek, z delikatnością. Trzeba do tego dorosnąć. Receptory dopochwowe dopiero później są kształtowane, nie u dziecka 13 czy 15-letniego, prawda? Nie jest to jego naturą jeszcze do dorastania do pełni przeżyć erotycznych, prawda? Chłopców to wygląda troszkę inaczej, prawda? U nich natura to inaczej jakby przygotowała. Ale dziewczyna musi mieć tę subtelność, delikatność, prawda? I co jej zapewni? Dopiero ta osoba, którą naprawdę kocha.
trudno mówić o miłości między 13 a 15 latkami, prawda? To jest najwyżej takie platoniczne zauroczenie, zakochanie, prawda? I o tym piszemy w naszych podręcznikach, o tym mówimy w naszych programach, prawda? O odpowiednich znakach miłości w kolejnych etapach. Nasza edukacja, mało tego, że jest w miarę jakby delikatnie wprowadza w sprawy seksualności i miłości, ale jeszcze jakby cały klimat, całą otoczkę związaną z przyjaźnią, z koleżeństwem wcześniej, później z relacjami, z szacunkiem wzajemnym, z odpowiedzialnością. Bardzo się dużo kładzie na odpowiedzialność. Oczywiście trudno tutaj grozić palcem, czy reguły takie sztywne głosić. Nie, staramy się bardzo delikatnie i w relacjach takich ćwiczeniowych, czyli dużo na naszych lekcjach jest ćwiczeń, warsztatów, pomocy dydaktycznej. Kończyć, musimy postawić kropeczkę. No nie wiem, czy z Szwedom uda się tak łatwo i szybko naprawić to, co przez dziesięciolecia psuli jakimiś dodatkowymi zajęciami na uniwersytetach. Dziękuję serdecznie. Moim gościem była Teresa Król, współtwórczyni zajęć i programu WDŻ w polskich szkołach. To były Gorące Pytania, telewizja w Polsce.pl. Dorota Łosiewicz, dziękuję państwu, miłego dnia.